Wystarczy przejść zaledwie kilka kroków od potężnego diabelskiego młyna, żeby znaleźć się w zupełnie nowym punkcie na imprezowej mapie Szczecina. Terminal kultury kusi dobrymi koncertami i niepowtarzalnymi okolicznościami przyrody. Cześć, Paweł Domański. Sprawdźcie, co RS poleca na weekend. Terminal Kultury otwiera się już w piątek o 19:00 i to z przytupem. Na hip-hopowej scenie wystąpią Dedis, Bogu Bogdan, Chomik i Logan, AC i M-Dota. Jeśli to wciąż dla Was za mało, na afterparty za dekami stanie DJ Twister. Terminal Kultury na Łasztowni. Zajrzyjcie, bo propozycji jest więcej i każda z nich jest lepsza niż nudne piwo na murku. A tak dla kontrastu, choć w tym przypadku też uważam, że to lepsze niż nudne piwo, spacer po Parku Żeromskiego. I to spacer z przewodnikiem. Czasami patrząc na drzewa nawet nie zdajemy sobie sprawy, na co patrzymy i po to właśnie jest nam fachowiec, który kilka rzeczy wyjaśni. Paweł Madejski, autor mapy ciekawych drzew i krzewów w Szczecinie, pokaże Wam, które gatunki są stąd, a które przywędrowały z bardzo daleka, m.in. z Ameryki czy Japonii. Niedziela, 14:00, Park Żeromskiego, pomnik Adama Mickiewicza. Rezerwujcie sobie godzinkę z okładem. Deus Vult, kojarzycie to? Jeśli orientujecie się w memach, to pewnie tak, ale czy naprawdę wiecie, o co w tym chodzi? Od 9 do 11 lipca będziecie mogli dowiedzieć się u źródła, a więc u samych templariuszy. Wybierzcie się do Płoni, na Polanę Przyaksamitnej, bo tam zaczyna się templariada. Dzięki rekonstruktorom, ich strojom i turniejom będziecie mogli przenieść się w czasy średniowiecza. Będą warsztaty, pokazy i cały średniowieczny obóz aż do niedzieli. Idźcie tam, Deus Vult. Hokus pokus, czary mary, niech pojawią się browary, każdy by tak chciał, co? Może jeśli wpadniecie w sobotę o 19:00 do Ośrodka Kultury w Przedsławiu, to dowiecie się, jak wyciągnąć zimne butelki z cylindra. Magik Markus i jego pomocnica Aleksandra Markiewicz zapraszają na pokaz iluzji na wesoło. Będziecie mieli do czynienia z prawdziwym fachowcem, bo jego umiejętności i znajomość rzemiosła jest potwierdzona prawnie. Markus to jedyny na świecie biegły sądowy w dziedzinie iluzji. Wstęp jest wolny, więc nie będzie sztuczek ze znikającą wypłatą. A na koniec, już tak na spokojnie, w niedzielę o 11:00 wpadnijcie nad Jeziorko Słoneczne. Tam tradycyjny już jarmark gumieniecki. Zalegają Wam w domu rzeczy, które aż żal wyrzucić. Podczas spotkania nad jeziorkiem będziecie mogli zamienić je na żywą gotówkę lub inną rzecz, która będzie zbierała kurz. No cóż, za tydzień znów wymieni się i już. W tym RS poleca to już wszystko. Trzymajcie kciuki za pogodę i bawcie się dobrze.